Słuchajcie, zobaczcie, gdyby się ktoś z Was pytał, dlaczego nie zrywam starego bitumu, tylko nakładam kolejną warstwę w kontekście tego, czy się nie boję, że no, fundament będzie generalnie zamakał. Popatrzcie, przed chwilą czyściłem, znaczy przed chwilą, już jakiś czas temu, on trochę wysechł, czyściłem fundament, musiałem to zrobić na mokro, żeby ściany były w miarę możliwości wysuszone, znaczy wyczyszczone i potem wysuszone. I tutaj, w tym miejscu, mniej więcej do tego kamienia, praktycznie po sam czubek niemalże ławy, cała ta część była totalnie pozalewana wodą, a w tej chwili, jak widzicie, tej wody już tu prawie nie ma, minęło, nie wiem, z dwie godziny, może godzinę. I to jest powód, dla którego nieszczególnie martwi mnie ten stan bitumu. Po prostu jest on w na tyle komfortowym miejscu, że nie trzeba się jakoś strasznie martwić o jakieś drobne nieszczelności tegoż fundamentu. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda porównanie, to zobaczcie, tak wygląda już masa po nałożeniu warstwy reperującej. Ona jest bardzo cieniutka, natomiast bardzo intensywnie wczepia się niejako w te pęknięcia, które widzicie o tu w tym miejscu. I taka masa już jak najbardziej może zostać. Oczywiście na dole będzie jeszcze frez zrobiony. Natomiast no, generalnie w takiej postaci będzie można już nałożyć sobie folię kubełkową. Słuchajcie, gdyby ktoś z Was był ciekaw, jakie są moje przemyślenia odnośnie nakładania tej warstwy, to już się z Wami nimi dzielę. Wygląda to generalnie tak. Zeszło mi w tej chwili pół wiadra dokładnie, czyli około 10-12 kg. Jest prawie cała ściana, tam jeszcze na dole trochę mi zostało. Nie ma jeszcze zrobionego frezu, więc zakładam, że jak już frez będzie zrobiony, to sumarycznie będzie faktycznie pół wiadra. Pół wiadra oznacza, że przy wydajności 1,5 kg na metr kwadratowy tu powinno być około przy 12 powiedzmy kilogramach, w granicach około 9-10 m2, a ja tu, jak przed chwilą liczyłem, mam w granicach około 8,5-9 m2, 9,5 m2, w związku z czym wychodzi na to, że dodana została około 1 mm warstwa, przy czym w górnej części tego fundamentu, która w części będzie wystawała ponad grunt, w części będzie tylko w gruncie, pacą na tyle mocno dociskałem, że tak na dobrą sprawę w zasadzie wypełniałem tylko te rowki, które powstały zimą, plus jakieś pół milimetra warstwy dodatkowej, natomiast reszta bitumu poszła na dół. Dlaczego? No dlatego, że na dole, jak wiecie, skarpy nam się trochę poobsypywały i troszkę był ten bitum poodbrudzony. Nie jakoś dramatycznie, ale troszkę jednak tak. I to spowodowało, że niektóre z tych kawałeczków ziemi udało mi się wybrać, no a niektóre były tak mocno wgryzione w bitum, że zdecydowałem się je po prostu zasmarować i one stały się najzwyczajniej w świecie częścią całej tej struktury. Czy to będzie stanowiło jakiś problem? Nieszczególnie, dlatego że w dolnej części tylko te zabrudzenia występowały. Tam widzicie kawałek przy rurze na dole. I w tej dolnej części będzie zakładka folii kubełkowej, która w jakimś stopniu będzie odstawała od samego muru fundamentowego. To sprawia, że generalnie praktycznie w ogóle nie będzie generowanego nacisku w tych miejscach. I te grudki ziemi ewentualnie, które są gdzieś tam drobne, jakieś piasku czy czegoś ten deseń, takie grubsze grudki ziemi, to wszystko zostało wybrane, natomiast takie drobiny jakiegoś piasku czy czegoś ten deseń raczej nie będą naciskane czy szorowane w jakiś sposób, tym bardziej, że na głębokości 1,30 m, bo tu mniej więcej tyle jest, nie występują praktycznie w ogóle ruchy gruntu wynikające z zamarzania. One występują, powiedzmy, w polskich warunkach gdzieś do okolic metra głębokości mniej więcej. W związku z czym, jeżeli to się zasmaruje i pozwoli się temu porządnie przeschnąć, to już tak sobie zostanie i nic temu nie będzie. Ziemia, podobnie zresztą jak tak na dobrą sprawę beton, to jest po prostu skała przede wszystkim, jakieś takie grudki piasku i temu podobne, w związku z czym to nie jest coś, co będzie powodowało, że nie wiem, tam będą występowały jakieś procesy gnilne, tylko najzwyczajniej w świecie kawałek skały został wtopiony w sam bitum. Tam jeszcze na dole zostanie zrobiony bardzo gruby frez, czyli w zasadzie frez będzie podwójny, on tam już w tej chwili jest z zeszłego roku, a będzie jeszcze druga warstwa jego. W związku z czym można uznać, że cała ta procedura naprawcza, myślę, że się udała. Przynajmniej na tej pierwszej ścianie. Zaraz będziemy następne jeszcze robić. Coś ostrości nie chcę złapać. No, więc tak to sobie w tej chwili wygląda. Ja się biorę jeszcze za tę ścianę po lewej stronie. No i potem się bierzemy od razu za montaż folii kubełkowej. Po to, żeby ta ziemia, którą znajduje się tutaj, w razie gdyby się osypywała gdzieś tam na dół, żeby mi nie brudziła świeżego bitumu, a podczas jutrzejszych, pojutrzejszych deszczy żeby ten bitum nie był z powrotem zabrudzany, bo to już byłoby masakrą. Generalnie w dolnej części tego bitumu w ogóle było na początku bardzo dużo, więc tak naprawdę realia są takie, że tam jest warstwa na poziomie nawet 8-9 mm. Więc myślę, że to w zupełności wystarczy i z lekkim naddatkiem przy takich upływach wody, jakie tutaj są, widzicie, tej wody już tu prawie nie ma, to nie powinno rodzić żadnych absolutnie problemów w kontekście użytkowania samego fundamentu. Natomiast no, oczywiście Wam wszystkim polecam nakładanie bitumu we właściwej kolejności, nie zostawianie w ten sposób na zimę, albo inaczej nie ryzykowanie. Jeśli idzie sobie październik, listopad, to takie prace trzeba jednak mimo wszystko wykonać zdecydowanie szybciej. Oszczędzicie sobie problemów, bo 2 w zasadzie dni upłynęły, zanim wszystko to zostało przeze mnie wyczyszczone i odkopane. Tego Wam nie pokazywałem, bo to po prostu takie szuflowanie łopatą i tyle. Natomiast no, było konieczne do zrobienia. Robota strasznie ciężka, nieprawdopodobnie wręcz, zwłaszcza z tej strony, gdzie no, tej ziemi jest tutaj dosyć dużo. Czeka mnie jeszcze podobna historia gdzieś tam w środku, ale w środku ma to mniejsze znaczenie, dlatego że w środku ziemia będzie no, generalnie dosyć sucha. Crawl Space ma to do siebie, że tam wody raczej się woda nie zbiera, zwłaszcza w takim terenie jak u nas. Natomiast też trzeba to odkopać, też trzeba zrobić, ja już chcę zrobić tak jak trzeba, czyli też trzeba będzie położyć warstwę naprawczą tego bitumu. I to tyle. No więc słuchajcie, mamy fres zrobiony. Tu z tej strony było znacznie mniej bitumu potrzebne, bo ten fres akurat to był w idealnym stanie. Natomiast tam dalej, jak widzicie, jest już dużo więcej nałożone. I myślę, że to powinno być ok. W tych miejscach, w których są łączenia, jeszcze wziąłem szczotkę drucianą i bardzo porządnie przeczyściłem miejsca, w których mam nakładać bitum, po to, żeby ewentualnie wygrzebać stamtąd jakieś resztki ziemi czy piasku. No i generalnie myślę, że udało się przywrócić te ściany w zasadzie do stanu pierwotnego, przynajmniej na tyle, żeby nie musieć się martwić o to, czy wszystko będzie ok. Jedna rzecz, to, że ja to w ten sposób wykonuję, wynika po prostu z bardzo dokładnej analizy warunków no, wodnych i gruntowych na naszej działce. Natomiast pamiętajcie o tym, że jeżeli zdarzyłaby Wam się taka historia, że musielibyście bitum z jakiegoś powodu zostawić na zimę, on by sobie popękał tak jak ten, to jeżeli budujecie dom na terenie płaskim bez porządnego odpływu wody, tak jak u nas, że nawet drenażu nie trzeba zrobić, to w tym momencie musicie raczej nałożyć dokładnie taką samą warstwę bitumu, jaką nakładaliście pierwotnie, czyli należy wówczas założyć, że ten bitum, który jest, jeżeli się trzyma fundamentu, to można go potraktować po prostu jako dodatkową warstwę, która no niestety sporo kosztowała, no ale jest bezużyteczna z punktu widzenia jakby pewności co do hydroizolacji, i nakładacie wówczas drugą warstwę dokładnie identycznej grubości, jaka być powinna. U nas, jak pamiętacie, tutaj wystarczyła warstwa 3-4 mm, a mimo to ja nakładam tylko warstwę reparacyjną, gdzie w górnej części mamy tam w granicach około pół milimetra dodatkowej warstwy bitumu, na dole jest powiedzmy 2, nawet 3 miejscami 4, ale to tylko właśnie tam, gdzie były najgorsze ewentualnie warunki, czyli tu w tej dolnej części w zasadzie można powiedzieć, że dodane zostały 3/4 dodatkowej warstwy tej, która być powinna. Natomiast jak mówię, uczulam Was na to, żebyście nie powtarzali za mną zupełnie bezmyślnie, tylko to naprawdę trzeba bardzo dokładnie analizować, bo generalnie to, co się tutaj wydarzyło, no jest rzeczą, która jest wtopą na budowie. Takie rzeczy mieć miejsca nie powinny, takich rzeczy należy unikać. Ja sobie reperuję to w taki sposób, natomiast nie bierzcie tego jako pewnik, że tak wyłącznie należy robić, tak? Może na przykład zdarzyć się taka sytuacja, że kierownik budowy powie Wam, że należy taki bitum całkowicie zerwać. W naszym przypadku na szczęście było to konsultowane zarówno z producentem bitumu, zarówno z kierownikiem budowy, jak i z architektem. W zasadzie wszystkie możliwe strony, jakby we wszystkie możliwe strony były zadawane pytania po to, żeby uzyskać jasną i niepodważalną odpowiedź na to, że to, co robię, no generalnie ma sens. Nie jest to do końca właściwa historia, to co się wydarzyło, powtarzam to jeszcze raz. Natomiast to, co zostało zrobione, powinno pomóc i powinno zapewnić fundamentowi pełną szczelność. Natomiast jak mówię, no wszystko trzeba analizować niestety pod konkretny przypadek.